A widziałeś, Mati, wrzuciłem przeróbkę twojej anegdoty o odprawie Jerzego Engela. Widziałem. To było dobre. Ktoś to wrzucił, słuchaj, kto, komuś się chciało przerobić na odprawę Władimira Petkowicza i Szwajcarów przed meczem z Francją, tak? Przypomniała mi się, właśnie ty powinieneś odczytać. Ja nie widzę. No. Ale jeszcze chyba pytanie było drugie, tak? Tak, tak, bo to jeszcze nie koniec. Halo, halo? Nie ma, nie ma już tego pana. A, to szkoda, bo jeszcze, bo to chyba nie było ostatnie. Jeszcze nie miał do końca nic powiedzianego. Mati czyta. Mati już nic nie widzi. Władimir Petkowicz wyszedł gdzieś do ubikacji na 15 minut. Tam kogoś spotkał w korytarzu i pozostał poza szatnią. No i chłopaki później opowiadają, że Antonio Manicone rozpisał Francję i mówi: panowie, Francja. Mówi: co ja wam powiem? Mistrzowie świata, wicemistrzowie Europy. Loris, doświadczenie, fenomenalna gra, prowadzenie piłki, mówi. Prawe wahadło, Pawar. O co wam będę mówił? To jest, moi panowie, to jest maszyna, to jest gościu, technika. Mówi, środek obrony, tam wtedy był Varane. No, Varane, oczywiście, Varane. Rozegranie, Kimpembe, skała, mówi. Harris, nawet do niego nie skacz, bo nie ma sensu. Lewe wahadło, Rabiot. No przecież to jest, mówi. TGV, jak on się rozpędzi, to jedzie. Linia, mówi. Z dorzutką. Mbappé, no panowie, no co ja wam, nie ma co podchodzić na 2 metry, bo jest ośmieszenie z kanałem, przejście z zewniakiem i tak mówi. No i z przodu Benzema, panowie, Benzema nawet w ogóle nie próbujcie wychodzić, łapać na spalonego, bo nie ma szans. I tak siedzą, wiesz, przybici, ja mówię, no dobra, no na chwilę trzeba wyjść, 25 tysięcy, Arena Nacjonala, przed Władimir do szatni, popatrzył na tablicę i mówi: panowie, Francja. To jest przeszłość. Pawar, przecież on w ogóle bez zwrotności, bez zdrowia. Mówi: Varane, tylko wystarczy nacisnąć. Kimpembe, no tak, no niby silny jest, ale spokojnie. Spiera się z nim, zanim wystawi rękę. No Mbappé jest dobry, to trzeba na niego uważać. I generalnie wszystkie dwie oprawy, 15 minut o tych samych piłkarzach. Kurde, było. Ale jest rękę, dobra. I Darek Śledzieski. Ja pamiętam, w Korei stwierdziliśmy, że i tak te Koreanki za bardzo w barze nie rozumieją języka angielskiego i z redaktorem Janiszem, redaktorem Wójcikiem i naszym producentem Kubą Radeckim chodziliśmy codziennie jeść te kurczaki i przepijaliśmy to piwkiem. No i mówiliśmy do tej pani, którą nazywaliśmy po prostu ciocią: ciocia, daj kurczaka i po piwku. No i ona już... Po polsku? Tak, po polsku. No bo już nie było sensu mówić po angielsku, ona i tak nie rozumiała po angielsku ani po polsku, ale już rozumiała piwko i kurczak. No i tak przychodziliśmy całą ekipą Polsatu, no i zaprosiliśmy właśnie Andrzeja Janisza pierwszy raz i mówił: Andrzej, słuchaj, mamy tutaj taką Koreankę, po polsku rozumie. No co ty mówisz? Ja mówię: zobaczę zaraz. Wchodzimy i tak: ciocia, daj tego, daj browarek i kurczaka. No i Andrzej patrzy, ona wnosi kurczaczka, piweczko. Dobre. Przeszokowany lekko był, no ale było miło, sympatycznie. Kiedyś siedzimy w Nowym Jorku, no nawet w New Jersey, u jednego z polskich biznesmenów, słynnego Lestera. No i bardzo często jeżdżąc na te walki Tomka Adamka z moim przyjacielem, operatorem Polsatu, Robertem Szegdą, robiliśmy mnóstwo tych materiałów, przesyłaliśmy błyskawicznie do Polski te wszystkie rozmowy, obrazki, które były potrzebne. Zygi Rozalski, który pomagał Tomkowi, pomagał wcześniej Andrzejowi Gołocie, ma generalnie w domu taki internet, że w 30 sekund ściągasz film HD. I tak naprawdę te wszystkie nasze materiały, jeśli one trwały godzinę, to przechodziły szybciej niż materiał, jakby bazowy. No i przyjeżdżamy do tego Lestera, a on zamówił catering, jakieś ze 2 bary, bo też bardzo majętny człowiek tam, powiem wam, że trzyma na przykład 8 samochodów na 8 lotniskach w Stanach Zjednoczonych, bo nigdzie nie chce jeździć wynajętym samochodem, tylko przez cały rok. Tam, nie wiem, w Miami, Filadelfii, Kalifornii trzyma swoje samochody i opłaci za ten parking na lotnisku, żeby mieć swoje auta. No jesteśmy u niego na tym... Jesteśmy na tym Garden Party, on tam jakiś basen ma w podziemiach. No i Robert mówi: ja tam zaraz do was dołączam, tylko muszę te rzeczy wysłać do Polski. No i on taki zadowolony czeka, Robert to wysłał i mówi: no, załatwione wszystko. Lester mówi: no jak ten internecik u mnie, Robert, ci działa? A on mówi:
Doskonale, doskonale. Mówi, tylko Zygi ma mocniejszy w niurze. Co? Matka, zmieniamy ten internet. A mówimy, ale to ci w ogóle nie trzeba, bo to chłopie, film HD ściągasz w 45 sekund. Nie, ja nie mogę mieć wolniejszego. To i to jest taka właśnie rywalizacja też Polaków za ocean. Znacie anegdotę, jak Don King przyjechał kiedyś do Kanału Plus i wpadł na Edka Durdę? Nie. Edek tego nie opowiedział? Nie opowiedział. Edek, słuchajcie, w języku angielskim mówi dobrze pod warunkiem, że mało. I taka historia, słuchajcie, wchodzi Don King, przyjechał razem ze swoimi jakimiś tam jeszcze dwoma takimi grubasami, misiami, i podejmował go, już nie pamiętam, czy sam Janusz Basałaj, szef, czy jego ówczesna prawa ręka od praw, czyli Jacek Okieńczyc, obaj po angielsku i tak dalej, no ale gdzieś tam musieli na chwileczkę wyjść, coś załatwić szybko właśnie w związku z tym, z tą walką Dona Kinga, bo oni przyjechali podpisać jakąś historię i tak, dobra, to tutaj, Edziu, zajmij się panami na chwilkę. I zostawili Edka razem z Donem Kingiem. No, Edek lekko tego, ale zaczął improwizować i tak, zrobił mądrą minę, stanął do Don Kinga, pokiwał do niego głową, King do niego pokiwał głową i Edek mówi tak nie wiedziałem, co ze sobą zrobić w tym momencie, jak tutaj zagadać. I nagle mój wzrok spoczął na zdjęciu Mike'a Tysona, które wisiało gdzieś tam u nas na ścianie, i Edek zagadał swoim perfekcyjnym angielskim, zainicjował rozmowę, powiedział tak: Tyson, good fighter. I koniec rozmowy. Ja myślę, że mogę zakończyć anegdotą dzisiejsze zebranie zarządu, tak. Bo skoro wywołałeś Dona Kinga do tablicy, to muszę wam powiedzieć, że jesteśmy przed walką Tomasz Adamek, wydaje mi się, albo Luis Andres Pineda, albo O'Neill Bell w Katowicach. I wtedy Zygi Rozalski wykupuje, nie, Baksik wykupuje, Bogusław Baksik, który przez moment promował Adamka, wykupuje kontrakt od Dona Kinga. Don King, który generalnie, no wiadomo było, że zawsze jest na jego. Mhm. Finansowo to nikt z nim nie miał szans, bo zawsze szło, ten biznes szedł według zasad Kinga. No i King to kosztowało chyba $1 milion, to wykupienie. No i zasada była taka, że King podpisuje tą zgodę, że zawodnik występuje u Baksika i może wystąpić na tej gali w Katowicach pod warunkiem, że ten przelew dociera do banku na Florydzie. Mhm. No i ten King, ponieważ chciał tego przypilnować, no to przyleciał tutaj w środę, czwartek, konferencja, macha tymi flagami swoimi. Polska, Stany Zjednoczone, w piątek ważenie. No i zaczyna się lekko denerwować, bo wiesz, czwartek nie ma tego cashu na koncie na Florydzie, w piątek już jest ważenie. Podchodzi do Bogusia Baksika i mówi: Boguś, where's my money? Where's my money? Where's my fucking money? On mówi: spokojnie, Don, 18, zapraszam cię serdecznie, kolacja, dobra restauracja, idziemy do tej restauracji. No tak, podali jakieś dobre przystawki, jakiś elegancki aperitif, no ale ten King cały czas nerwowy, bo cały czas dostaje telefony z tej Florydy, że dalej kasy nie ma, na drugi dzień walka. No i mówię: ale ten Boguś, ale gdzie jest ta kasa? No a Boguś troszeczkę tak po angielsku mówił jak Edek, to znaczy dobrze jak mało, ale generalnie wstał, uderzył w kieliszek i mówi: Don, my friend, please, I'm Bogusław, you know, look, listen, this is Katowice, Poland, this is Florida, here, big ocean. Money transfer, Katowice, Florida, Monday Bank, you know, Monday Bank, big time, ocean. No i ten, wiesz, tam Don pokiwał głową, no i się okazało, że podpisał tą zgodę, Adamek wystąpił. Bez pieniędzy na koncie. Tak, Monday King został. No money. In ocean. Tuesday, no money. No i się później tam właśnie przez miesiące to jeszcze trwało, bo jakiś tam pan coś podpisał gdzieś tam i... Ale przez ten ocean w końcu trafiło, no i to ten big transfer. Długo szły te pieniądze przez ten ocean. Ale doszły? W końcu jaka jest płata? Coś tam doszło? W końcu w ratach, ale przez ocean doszło.